cały czas był zawodnikiem, który czekał na swój występ, no ale jak już teraz wiemy, no nie doczeka się na ten występ, bo koncert. I rozpoczynamy to spotkanie w bramce zespołu trenerskiego Michał Plaskiewicz, w bramce zespołu gości. Jedna bramka i cztery asysty tego zawodnika. Teraz niebezpiecznie pod toruńską bramką. Prosty błąd. No i jest pierwsza w meczu bramka dla JHK GKS Jastrzębie. Natomiast skończyło się to wszystko szczęśliwie. Zapraszamy na Twittera do dzielenia się swoimi opiniami. No może o opinii o kolejnej bramce dla zespołu JHK GKS Jastrzębie, bo właśnie ta w tym momencie na tortorze pada. 17. Laszkiewicz rozpędza się, oddaje na krążek do Michała Plichty, Plichta do Laszkiewicza, Laszkiewicz doskonale, no jest 3-0. Między parkanami Michała Plaskiewicza, uderzenie Leszka Laszkiewicza trafia do toruńskiej bramki, no i tylko po nieco w tychach 8-2 wygrali gospodarze z SMS-em U20. No a tutaj pada czwarta bramka dla zespołu JHK GKS Jastrzębie na początku trzeciej tercji. Wydaje się, że go targu utrzyma. Torunianie. Zacharenka dobra, akcja zespołu toruńskiego, no jest bramka. No jest ta bramka do zespołu toruńskiego. 1-4. Piotr Husak, no ten zawodnik zasłużył dzisiaj na trafienie. Numer 58. No swobodnie wymieniają krążek gracze z Jastrzębia, no i pada bramka numer 5. Rykoszet i Tomasz Kulas, zawodnik z numerem 10 oznaczony, wpisuje się na listę strzelców. Tych osób przychodziło mniej, no teraz jest duże zainteresowanie, no i Torunianie odwdzięczają się drugą bramką w tym meczu. Jewgen Żiliński uderzył bardzo szybko po wygranym buliku przez partnera między parkanami Dawida Zabolotnego, 47. No ale oczywiście tato kochamy sport. Dołęga, jeszcze gospodarze, jest trzecia bramka dla gospodarzy. Ładnie Jarosław Dołęga wjechał do tercji rywala, no i 2 minuty 13 sekund. Gospodarze zdobywają trzecią bramkę, no gdyby tak z 5 minut wcześniej to uczynili, to jeszcze ambitna postawa w drugiej tercji, no niewiele już mogła zmienić, no ale trzecia tercja przez zespół toruński wygrana 3-2, no i niech będzie taki zastrzyk optymizmu na serca. Gospodarze trafili Piotr Husak, Jewgen Żiliński oraz Jarosław Dołęga. Dziękujemy Państwu serdecznie za to spotkanie.